Ile czasu tu spędzałaś przeważnie? Można powiedzieć, że większość, jak na przykład było chłodno, to przychodziłyśmy tutaj. Tutaj było i picie, i palenie, i wciąganie, wszystko tutaj się działo. Także to była taka nasza miejscówka, że można było usiąść, nikt nie przychodził, nikt się nie czepiał, tak? Mhm. Można było sobie posiedzieć, pogadać, wszystko porobić. Tutaj rozsypywaliśmy sobie kreski, tutaj było wciągane. Rozsypaliśmy amfetaminę. Amfetaminę, no czasami jeszcze jakieś piguły tutaj też się kładły, wiadomo, i czasem się brało i tyle, tak? Mhm. Tutaj nie było jakichś takich większych rzeczy. Miałam taki moment, że nawet już myślałam, kiedy brakło mi pieniędzy, kiedy już miałam taki moment załamania, że nie miałam co brać, że przeszło mi przez myśl, żeby pójść gdzieś do burdelu albo gdzieś po prostu, nie wiem, na róże czy cokolwiek, tak? Był taki moment. Zatańczyć na róże, tak? Był pieniędzy. Taki moment, że już miałam takie załamanie, już takie myśli chodziły mi po głowie, ale na szczęście udało mi się z tego otrząsnąć i nie poszłam w tym kierunku. Tutaj mamy izby izolacyjne. Nieletnia może trafić tutaj potencjalnie do 48 godzin. Czy trafiały tutaj dziewczyny, które były jeszcze przed detoksem? One czasami trafiają do nas jeszcze pod działaniem tych środków psychoaktywnych. Mhm. No i również na głodzie. W moim życiu było bardzo trudno. Moja mama umarła, brat całe życie w więzieniu. Mój tata jest dobrym człowiekiem, ale nie potrafił mnie upilnować. Może dał mi za dużo wolności. Zaczęłam uciekać, spać. Kradłam, biłam się, okradałam dziewczyny w szkole, żeby tylko zaćpać albo zajarać. Tata szukał mnie właśnie na początku na własną rękę. Potem zaczął dzwonić na policję, bo już nie wiedział, co ma robić. Od 5 lat jestem w ośrodkach. Po 4 latach po zakładach, ośrodkach przyjechał do mnie tutaj. Tak jak kiedyś przysiągł, że nie przyjedzie do żadnego ośrodka, do mnie to tak przyjechał tutaj. I co się stało? Dopóki nie zobaczyłam go tu w tej bramce, to nie wierzyłam. Przeprosiłeś go? Tak, ale na pewno gdzieś z tyłu głowy dalej mi nie ufa, bo ja sama sobie do końca nie ufam. Uczymy wychowanki od podstaw wszystkiego, jak się moczy szmatę, jak się myje podłogę. Zdarzają się wychowanki, które nie potrafią zadbać o swoją higienę osobistą. Nie wiedzą, jak działa pralka, jak działa piekarnik. Która chciałaby wziąć pierwsza na ręce? Usiądź sobie może, będzie ci łatwiej. Proszę. Co zrobisz, jak dziecko będzie płakało? O, budzi się. Zostało. No to... Poruszony, więc teraz zacznie płakać. No nie. Może jest głodny. To jest jedyne chyba miejsce, gdzie ludzie mnie nie skreślają, nawet jak robię źle. Może nie wszystkich ja lubię, może nie wszyscy lubią mnie, ale... czuję się tu dobrze. Taki trochę drugi dom dla ciebie? Tak.